Witam serdecznie, Artko z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinku Enter the Gungeon. Yeah! Ile mamy zakutych łbów do zabicia? Ouch. 32. Holy moly, myślałem, że was mniej tam jest. No, well, whatever. Dum 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 d
Macie nowe rzeczy? Nie macie nowe. Macie coś? Jedną nową. Nie, nie macie. Okay. Never mind. Najtańszy jest strzelba masowa za 9. Goddammit. Marin, mój stary przyjacielu. Może tym razem uda nam się zabić twoją przeszłość. Wiem, że już pewnie zwątpiłeś w to. Ja też. Nie zmienia to faktu, że próbujemy. Yeah! Na początek już wredny popój, chociaż może nie aż tak wredny. Niemniej. Pop, pop, pop. Może... nie wyszło. Chciałem granata wysadzić przy czarowniku. A tu nie. Papa. Coś jeszcze? O, nie. Nie, nie granat. Więcej granatów. Przy... Goddammit. Raziło go to w ogóle? Mam nadzieję, że tak. Mam taką porządną nadzieję. Aż, yet man. Jeszcze ty mnie tu czekasz. Ty i ty. Dobra. I po was. Dziękuję, na razie. 31 zakutych łubów do upolowania. Okej. Przez przypadkowo. Mi się E nacisnęło i ślepaka nie mam. Did not nice. Niedobrze. No. Aha. Czemu nikt z was nie był przy eksplozji? Ja się zapytuję. O, 30. Yeah. Okej, i szkoda, że headshoty się nie liczą jako dodatkowy damage. Jeszcze jesteście. Dobra. Gdybym przypadkowo nie użył ślepaka, to by było w ogóle super w tym momencie, ale whatever. Jest okej, może znajdę jakiegoś ślepaka na ziemi. Albo jakąś broń, że nie będzie mi potrzebny ślepak do walki z bossem. Ale też było fajne. Znaczy, powinienem już być na takim poziomie, że ślepaki i tak nie powinny mi być potrzebne do walki z bossami, no ale nie jestem, przykro mi. Też trzeba wziąć pod uwagę mimo wszystko, że co, że jest jeden odcinek na 2 dni, także szybko ten progres nie ujawnia się, niestety, nie gram aż tak dużo. Jo, nikt z was nie umarł, no. No. Swoją drogą, co się stało z tymi wróżkami z dzbanków? Jak je wprowadzili, to raz jedną widziałem zresztą w walce z bossem, co było totalnym bullshitem, i od tamtej pory ich nie ma. To chyba ma być jakiś rzadki przeciwnik, który miał zwiększoną szansę na spawna w momencie, jak się pojawił. Raczej nie będę tej brązowej skrzynki otwierał. Raczej tego też nie będę otwierał. Chociaż kto wie, jak będę miał dużo kluczy, to może się i skuszę. Może się nie skuszę. Ten pokój jest bezcelowy, chyba że coś z niego dostanę, co byłoby miłe bardzo. Ale nic nie dostałem, poza 4 dukatami, albo 3. Mam nadzieję na lepszej quality drugą skrzynkę. Gdzieś zastanawiam, czy ja potrzebuję broni, czy bardziej pasywa. No, idea. Okej, to było proste. I jeden dukat i gwarantowany kluczyk dla mnie. Noryb jest mech, kukła jest mech, chociaż przy pomocy kukły byśmy mogli kraść, z tego co kojarzę. Jakbyśmy mogli, ale nie. Mogę się...
mogłem się wstrzymać z kupieniem czegoś od sklepu, mianowicie klucza. Well, mój błąd. Ja chcę zabić na bojaka. Okej, udało się. Udało się, słodko. Okej, i pod tobą. Słodko. I niebieska skrzynka. A niebiesko otwieram. Apteczka leczy za 3 HP-ki, z tego co pamiętam. Albo za full? Nie, za 3 mi się wydaje. No cóż, lepsze to niż drop amunicji na pewno. Mówię to z bólem serca. Czyli tu byśmy broń mieli. Jakby to była proca, to bym żałował, że jej nie wziąłem, ale... O nie, król nabojów. God dang it, Bobby. No. Okej. Udało się jakimś cudem. Ja, mógłbyś się do mnie nie zbliżać. Holy moly. Nawet nie wiem, czy do niego strzelam, czy nie. Gorsze jest to, że nie mam już sztepaków. Shit. Nie lubię, jak on kombuje swoje ataki. To jest wredne, niesprawiedliwe. Jeszcze nie lubię tego, że mnie śledzi. Goddammit. Tak to jest. Wtedy bym użył swojego drugiego ślepaka. I zobaczmy, czy... Okej, dobra, teraz to po prostu wlazłem w jego atak. Nie mam na tyle podzielnej pamięci, żeby jednocześnie unikać tych ataków i jeszcze w nie trafiać. To jest za dużo dla mnie. Goddammit. Miało być tak pięknie. Yo. I ostatni cios to jest bullshit. Że inaczej, nie uciekałem z tego rogu. Ale Stingerem to ja nie pogardzę. Wszystko jest wybaczone. Mam 2 klucze, ale myślę i tak po prostu rozwalimy tą skrzynkę. Nie potrzebuję czegokolwiek, co w niej jest. Mam Stingera. A woda, Stinga. Stinga. Tobie sobie też darujemy. Mam 40 dukatów. Czy HP-ki są warte klątwy? I wydania pieniędzy na nie? Nie. Nie są warte. Przykro mi. Okej. 2 klucze myślę oszczędzimy na później. Masz coś dla mnie? Nie, szkoda. Czasami z niego 3 dukaty wypadają. Jak zarobimy dużo na tym piętrze. W sumie to mogłem do ciemnicy iść, ale ne. Jak znajdę jeden klucz i zarobię do... Ile on tam chciał? 120 dukatów chyba. To pójdę do gościa od windy. To trochę stemperuje mój run, ale myślę, skoro mamy Stingera, no powinniśmy sobie dać radę z bossami. Jakąś broń prędzej czy później znajdziemy. Podstawowy pistolet Marina nie jest zły. A dzięki jego pasywowi nawet jest dobry. Okej. Okay. Ha. Co teraz? Dobra. 4 dukaty. Woo! Yo. Okej. Ktoś jeszcze? Wy jeszcze, dobra. Granadowi mówimy nie. I niebieskiemu tym bardziej mówimy nie. A! Jeden... Dobra, nieważne. Myślałem, że jest bliżej śmierci
nie podnosimy klucza. Ale w każdym razie już mamy trzy klucze w takim wypadku, to teraz jeszcze tylko dukaty uzbierać. Będziemy mogli skrót odblokować. Wiu! Prędzej czy później też powinienem się za to zabrać. Wydaje mi się, że przyjdzie mi to łatwiej niż pokonanie swojej przeszłości. Żałośnie, no ale cóż. Czasami trzeba się ucieszyć z... chcę to otworzyć. Mam nadzieję, że będę miał sporo dukatów albo drugi drop klucza, żeby móc to otworzyć i mieć 3-4 klucze i 120 dukatów. To nie jest miłe, że jeszcze mi tu spawnicie ich. Okej, okay. I ty zostałeś. Okej, okay. Nie było tak źle. Następne 4 dukaty. Grosz do grosza i będzie skrót. Jo. Gdzie jest buffer? Tu jesteś. Sio. Przestań w tej chwili. Dobra. Dobra. I ty. Wył, następny klucz. Słodko. Czyli możemy już spokojnie tą czerwoną otworzyć. O nie, nie podoba mi się tu. Użyję ślepa... Goddammit. Chciałem użyć ślepaka i się przecisnąć. Bałem się kontakt damage'u ze strony niebieskiego. I to był błąd. Powinienem uciekać pod swoje życie. Niebieska, okej. Okay. Tą niebieską chyba będę zmuszony sobie darować. Chyba, że no w pierwszym miejscu nie będę miał 120 dukatów ostatecznie. To będę mógł wtedy... Okej. Okay. Okej. Okay. Wy zadajecie obrażenia. Dobra. Amunicja. Too bad, że niczego nie wykorzystywałem. Mógłbyś zejść z drogi. Tak, właśnie. Dobra. Okej. Okay. A, jeszcze tu się spadnicie. Zapomniałem, że tak jest. Przy nim wybuchnij, dziękuję. Okej, okay, i clue, sklep, czyli możemy nasze klucze teraz podnieść i otworzyć czerwoną skrzynkę. Witam z powrotem. Jo. Uhuhu, kusisz mnie. Kusisz mnie, ty zwyrodnialcze. Szatanie przeklęty. Nie wysadziłem tego? Okej. Okay. Dobra. No to co, idziemy czerwoną skrzyneczkę otworzyć. Dzień doberek. O, paska. Znowu. Okej. Okay. Mogło być gorzej. Mogło być lepiej. Ale z drugiej strony Marini i tak ma lepszą celność dzięki swojemu pasywowi. To chyba się po prostu w takim wypadku neguje. Yo! God damn it, jak ja nie cierpię tego pokoju. What the heck is wrong with you? Ktokolwiek wymyślił ten pokój, jest szatanem. A! Naprawdę, za niedługo będę musiał apteczki użyć. To niedobrze. Bardzo niedobrze, fakt. Ale z drugiej strony mamy prawie nasz cel. Chciałbym też mieć więcej ślepaków. Dobra. Okej. Myślę, uzbieramy. Uzbieramy te 120. Chyba, że on chciał więcej, kurczę. No to ja już nie pamiętam. Zobaczmy jeszcze tutaj, ale spodziewałem się, co za pokój będzie tutaj. Je, dokładnie. No to teraz wszystko leży w rękach bossa. Czy mi da 8 dukatów, czy nie? Czy mnie nie zabije? To też jest ważne. Dobra, Beholster nie powinien być taki zły.
O shit. O nie, 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 mister. O. Nie. O, idealnie. Okej, den. Okej, den. Teraz proszę powiedz mi, że ty naprawdę chciałeś 120 dukatów. Jak nie, to będę zły. Mam taką szczerą nadzieję, że naprawdę to chciałeś. No siemka. 120, yeah! Większość części już mamy, ale niektóre muszę jeszcze zamówić przez dział rozwoju. Przyniesiesz mi 10... Ah, tak, mam. Proszę. Dzięki, zaraz złożę zamówienie. To już wszystko, spotkajmy się w wyłomie, jak załatwisz tu swoje sprawy. Okej. Okay. Czyli mamy odblokowany skrót do drugiego piętra. Noise. Jesteśmy biedni jak mysz kościelna w tym momencie, ale zrobiliśmy to. Did it, Reddit. Ups, nie chciałem się tu teleportować. Chciałem tu się teleportować. Nie mamy dobrej broni do czyszczenia pokoju, chociaż zaklęty łuk plus broń poboczna mogło być lepiej. C4. Wolę mieć apteczkę, która jest dla mnie ratunkiem, planem ratunkowym. Dobra, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dobra, przygotujmy zaklęty łuk. Zaklęty łuk jest ok, bo możemy po prostu zwrócić przeciwników przeciwko sobie i sobie trochę czasu kupić i podobijać ich podstawowym pistoletem, także nie jest źle. Chociaż to wymaga mojej mentalnej energii, żeby ciągle zmieniać się między broniami, co nie jest, powiedzmy, przyjemne. Jeszcze na dodatek nie zawsze się zakochują we mnie, jak z nich strzelę. Zabijcie się nawzajem, proszę. Okej. Okay. Mógłbyś. I teraz się zabijcie nawzajem. Ha, ha, ha. Ku mojej uciesze. Jestem tak przystojny, że na bojaki o mnie się zabijają. Okej. Okej. A ty czemu się we mnie nie zakochałeś? Zakochał się. Bardzo dobrze. Yo! Nie widziałem cię tam, myślałem, że zginęłeś. Okej, ty się spal. Good. Chociaż z drugiej strony, czy ja muszę kombinować z tym łukiem? Mam dodatkowy damage z opaski na oko. Yeah! Okej. Okay. Nice, 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 nice. Ktoś tam jest. Mógłbyś łaskawie umrzeć. What the heck? Z wami nie tak. No. Holy moly. Kto tu jest? Who's in the box? Winchester? Link, okej. Okay. Porozmawiam z nim, żeby nie zapomnieć o tym, że tu jest. Jasna sprawa. Wykreślę dla ciebie całą mapę, mój drogi przyjacielu, gdyż jesteś darmowym itemem dla mnie i nie muszę na tobie klucza używać. Which is nice. Yo, zakochaj się we mnie, proszę. Ja nienawidzę... weteranów! Goddammit! W sensie tych takich wyblakłych strzelbiaków. Okej, okay. Mamy jeden klucz na ziemi, także to jest noise. Tędy teraz. Atakujcie siebie nawzajem, proszę. O, shit. Tak,
Chodźcie w truciznę. Chodźcie do mojej pułapki. O nie. Okej. Zer good. Amunicja oczywiście do Stingera. Of course. Oh shit. Okej. Jest dobrze, właź do ognia, goddamit. Nie wyszło. Oh shit. Shit. O nie. Muszę przejść, przepraszam. Przepraszam. Okej, udało się. Żyję i mam się dobrze. Prawie. Not really. Ale nie źle. Nie jest źle. Okej. O nie. Shit. Za dużo dla mojego biednego mózgu. Przestań do mnie strzelać. God damn it. Dobra, czas na apteczkę. What the heck? Kto wymyślił ten pokój? What the heck? Szczególnie jak używam do tej pory podstawowego gnata, to nie mam nic lepszego. Nie chcę papierosów. Klucze są drogie. God damn it. Weźmiemy ten klucz, skoro już tu jesteśmy. Sam w sumie na siebie to nałożyłem, że ten run będzie cięższy. Także tylko ja mogę się winić za to, że postanowiłem w tym momencie odblokować sobie skrót. Zamiast po prostu kupić sobie procy i klucza. Ale cóż. Czyli tu nic nie mamy, okej. Tak muszę wszystkie pokoje zwiedzić dla Linka. Zwiedzamy dla Linka 2016. Nie, wiesz co? Ty strzelasz do nich. Ty też. I ty też. I zabijajcie się nawzajem. Have fucking fun. Okej, następny klucz. Noise, noise. Że mogę już niebieską skrzynkę spokojnie otworzyć, bez nerwów. Nie! Goddamit, chciałem na później to zachować. Do dziury, dziękuję. Okej, właśnie na ciebie chciałem zachować ten detonator. Chociaż tobie to i tak za dużo obrażeń nie robi. No ale, ale. Nienawidzę cię tak strasznie bardzo. Okej, jest dobrze. Brązowa skrzynka i coś za kluczem. Okej. Nie. Sorry. Otwieram na tym piętrze tylko niebieską skrzyneczkę. I mam nadzieję, że to jest albo jakiś dope pasyw, albo dope broń. Na Linka liczę, że mi coś fajnego da. Na Linku nie mogę się zawieść. Dobra. Nie zrobiłem całej mapy, bo potrzebuję tam klucze, żeby przejść, tak? Nieważne, ten. Muszę tam wejść. Okej, rozumiem go. I got you. Chcesz, muszę klucz użyć. Okej, w porządku. Mogę sobie kupić klucz drugi. I to chyba zrobię. No, a mam nadzieję, że tam będzie coś fajnego, chociaż nie ma żadnych pochodni. Nie wiem, co to może być. No, zobaczmy. Okej. Marnowanie mojego czasu i pieniędzy. Dobra, w porządku. Zobaczmy, co dla mnie masz za te oklucze. Mam nadzieję, że było warto.
Tak, to znowu ja. Podzielę się gotową mapą. Mutacja. Okej. Nieźle. Otwórzmy tą skrzyneczkę. Zobaczmy, co w niej jest. Lodowiec. Spoko. Lodowiec jest dobry do walki z bossami. Chociaż wolę chyba Stingera. Na razie nic nie robię. Zobaczmy, ile dukatów pod koniec będę miał. Po walce z bossem, który jest gigaczołg. Nie, szkoda, że nie gigaczołg. Lubię walczyć z gigaczołgiem. Shit. Yeah. Co? Mnie? What the heck? Co to było? Wow. On po prostu prosto we mnie się wtoczył. What the heck? Was that my fault? God damn it. O nie. Shit. To jest źle. Come on. What the heck? Co to za strzały były? Co to miało być? Do jasnej cholery. Ta walka była tragiczna. Przynajmniej żyję. It did nice. Trochę dostałem 10 kredytów, klucz, pół serduszka, blooper. Okej, mogło być gorzej. A to co? Dalej nie mam broni do zabijania zwykłych pokojów. Brz. Co było u ciebie na sprzedaż jeszcze raz? Coś wartego uwagi, na co nie zwróciłem? Jakiś aktyw by mi się w sumie przydał. Tutaj będzie aktyw albo pasyw, YOLO. Dobra, tym mogę kraść przynajmniej. Spoko. Przepychacz, mikstura przyjaźni. Mikstura przyjaźni z bronią byłaby dobra. Kupimy miksturę. Walić to. No i okej. Liczyłem po prostu, że pasywa dostanę, jak mam być szczery. Dobra, jeszcze żyjemy. Przynajmniej coś osiągnąłem w tym odcinku, także nie mogę być aż tak sobą zawiedziony, jak to by normalnie było. Także not bad, uroczysko. Czego ja chcę używać do walki tutaj? Podstawowy pistolet jest w tym momencie za słaby. Zapętlacz? Szybko amunicja się skończy. Mutacja jest kiepska do czyszczenia pokoju. Stingera potrzebuje do walki z bossami. Lodowca to samo. Goddammit. Chodź tu zapętlaczu. Przydałaby mi się mega ręka albo jakieś inne dziadostwo. O! Cholerny lód. What the heck. Okej. Żadnych wobble. Ty żyjesz jeszcze? Holy moly. O, pół serduszka dla mnie. Nice. Wrócę, jak będę miał kasę. Nie omieszkam. Yo! Nie to chciałem, ale okej. Dobra, whatever. Nie mam czasu myśleć na zmianę broni. Nic nie zrobię z tym, że on tego dziada przyzwał. O nie. Przynajmniej nie oberwałem od czempiona. Amunicja. Do Stingera czy do Bloopera? Myślę, że pierwszeństwo ma Stinger.
Okej. Okej. Teraz mamy bloopera. Okej. I tutaj w życiu nie wejdę. Niestety. Przekleństwa nie mam, a 100 dukatów na pewno nie uzbieram. Which is not nice. Czyli co? Jednak okazuje się, że jakbym kupił hapeki w tamtym sklepie, to bym mógł teraz sobie wejść do tego. Na was to ja użyję nawet miksturę przy... Źli z bronią. God damn it! Było kiepskie. Od podstawowych przeciwników tak dostać w papę. Okej. Trochę zakutych łubów pozabijałem, więcej amunicji. I co jest w sklepie? Co jest w sklepie? Same fajne rzeczy, na które mnie nie stać. Czy ja tutaj klucz gdzieś wydropiłem? Nie. Na Winchestera też chcę wydać. God damn it. Moje życie jest takie ciężkie. Boże, ale to ma odrzut. Splat. Shit! Czemu ty tak szybko strzelasz? Okej. Not good. That is not good at all. Szczególnie, że wziąwszy pod uwagę, że miałem apteczkę. What? No nie. Nie zauważyłem, nie zwróciłem w ogóle uwagi na te kolce. W ogóle. Holy moly. Ale przyznacie, mało miałem, tak szczerze powiedziawszy. No nic. W każdym razie swój cel osiągnąłem w tym odcinku, czyli właśnie odblokowałem windę. Co prawda na razie to nam się nie przyda, ale z odblokowaniem windy idzie odblokowanie itemu. I jeśli wszystkie windy odblokujemy, to czeka nas niespodzianka. Także to chcę uczynić, to jest, no może nie mój priorytet, ale jak będę po drodze, to zrobię. A w tym momencie coś. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się serdecznie, ciepło, do następnego odcinku, zapraszam. Do lajkowania, subskrypcji i komentowania, to pomaga w rozwoju kanału. Na razie.